Na studiach licencjackich byłam wolontariuszką w Bibliotece Książki Mówionej. To jest takie miejsce na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, gdzie może przyjść niewidomy student i poprosić o podręcznik. I ten podręcznik jest potem w jakiś sposób organizowany dla tego studenta w formie elektronicznej, na przykład w formie audiobooka. Ja byłam lektorką w studio nagraniowym, czytałam te audiobooki, także przez 3 lata dowiedziałam się trochę na temat psychologii, na temat socjologii, ale nigdy nie podejrzewałabym, że dowiem się też czegoś na temat sytuacji osób niesłyszących w Polsce. Bo pewnego dnia po wyjściu ze studio nagraniowego spojrzałam na półkę. Na tej półce były mapy i one były zadrukowane Braillem. Spojrzałam na te mapy i pomyślałam sobie, że osobie, która urodziła się niewidoma, musi być trudno w ogóle zrozumieć taką mapę. W ogóle rzeczywistość zrozumieć, to musi być bardzo skomplikowane, żeby wyobrazić sobie rzeczy, które my opisujemy słowami, ale to są zjawiska, które my widzimy, a osoby niewidome nie mogą ich zobaczyć. I to moją bardzo odkrywszą myślą podzieliłam się z kolegą, który zajmował się obróbką dźwięku. A on sam jest niedowidzący. I on wtedy na mnie spojrzał i powiedział: wiesz co, Asia, chyba i tak lepiej jest się urodzić niewidomym niż głuchym. Ja tak na niego spojrzałam i myślę sobie, dlaczego? Przecież osoba, która jest głucha, tylko nie słyszy. Ale może sobie wszystko przeczytać, może wszystko zobaczyć. Właściwie, gdyby tracić jakiś zmysł, no to najlepiej jest tracić właśnie zmysł słuchu. Ale on mi wtedy powiedział, że nie do końca. Bo osobom niesłyszącym bardzo trudno jest się nauczyć języka, pierwszego języka. I to była jeszcze kolejna odkrywcza myśl dla mnie, bo zupełnie tego nie rozumiałam. Ale ponieważ byłam na filologii angielskiej, to niedaleko musiałam szukać odpowiedzi na moje pytania. I szybko dowiedziałam się, że przecież my uczymy się języka przez słuchanie. To nie jest tak, że tygodniowe czy dwutygodniowe dziecko dostaje książeczkę, którą zaczyna czytać. Dziecko słucha przez rok, 2, 3 i zaczyna dopiero wtedy tworzyć swoje pierwsze słowa, swoje pierwsze zdania. A dziecko niesłyszące nie ma tej możliwości. 90% dzieci niesłyszących rodzi się słyszącym rodzicom. A to znaczy, że tym rodzicom rodzi się taki mały obcokrajowiec, bo ci rodzice nie znają języka migowego. I nawet jeżeli zechcą się go nauczyć, już zaraz po urodzeniu dziecka dowiedzą się, że dziecko nie słyszy i rodzice będą chcieli się nauczyć tego języka migowego, to jest długa droga. Bo język migowy jest bardzo trudnym językiem. A w Polsce język migowy jeszcze nie został opisany. Więc nauka języka migowego polega na tym, że spotykamy się z native speakerami, a właściwie z native signerami, czyli natywnymi użytkownikami języka, i od nich uczymy się migać. Nie wystarczy nauczyć się kilku słów. Trzeba się nauczyć gramatyki języka migowego. I te wszystkie różne zjawiska sprawiły, że kiedy kilka miesięcy później ktoś mi powiedział, że jest w Poznaniu organizowany kurs języka migowego bezpłatnie, to się na niego zapisałam. To były tylko podstawy, ale tak mi się spodobało, że uczyłam się dalej. Na drugim kursie, na trzecim kursie. I właściwie uczę się do dzisiaj, bo tak jak powiedziałam, nauka języka migowego to proces. To jest dosyć długa historia, żeby nauczyć się dobrze migać. I pewnego dnia udało mi się połączyć moje dwie pasje, bo jak już powiedziałam, byłam na filologii angielskiej. Ja od wielu lat chciałam zostać tłumaczem i poszłam na studia, które mi miałyby to ułatwić. I zostałam tym tłumaczem. Ale też pewnego dnia ktoś mi powiedział, że w pewnym poznańskim stowarzyszeniu potrzebne by były kursy języka angielskiego dla osób niesłyszących. I ja przez ponad rok w jednym stowarzyszeniu jako wolontariuszka właśnie udzielałam takich kursów. Tak mi się to spodobało, że później już po założeniu własnej firmy zaczęłam też te kursy prowadzić jako część mojej działalności gospodarczej. Jeżeli uczymy osoby niesłyszące, to musimy trochę znać ich rzeczywistość. I trzeba wziąć pod uwagę bardzo wiele różnych czynników.
Na przykład to, że niesłyszący to nie jest jednolita grupa. Mamy osoby, które są faktycznie głuche, nie słyszą nic. Ale mamy też osoby z implantem. To są osoby, które... No to nie jest tak, jak w telewizji ładnie wygląda, włączy się implant i wszystko słyszą. To są osoby, które przy dłużej, ciężkiej pracy osiągają umiejętność rozpoznawania dźwięków, które trafiają do ich mózgu i przekładania ich na mowę. Czyli dźwięki, które docierają do mózgu z implantu, są inne od tych, które my słyszymy. Także osoby, które opanowały język polski biegle, a mają implant, to są fajterzy, to są osoby, które naprawdę osiągnęły bardzo dużo. I są też osoby słabo słyszące, które mają aparaty słuchowe. I tutaj jest szerokie spektrum. Mamy osoby, które mają aparat i właściwie słyszą prawie to, co my, bo mają umiarkowaną utratę słuchu, ale mamy też osoby, które aparat używają tylko jako wsparcie w czytaniu z ruchu ust. To znaczy, że jeżeli ja jako nauczycielka obrócę się i będę dalej mówiła do ucznia zwrócona twarzą do tablicy, to on przestanie mnie słyszeć. I teraz w tych grupach mamy podgrupy językowe, bo są uczniowie, którzy znają tylko język polski. Najczęściej to są właśnie osoby z implantem, ale też osoby słabosłyszące z aparatami. Takie osoby właściwie komunikacyjnie nie mają problemu, no bo ja mówię w języku polskim, one też. Ale trzeba stworzyć w klasie na tyle dobrą atmosferę, żeby te osoby nie bały się powiedzieć po raz drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, powtórz. Bo jeżeli byście od 20-30 lat za każdym razem czegoś nie dosłyszeli, to w pewnym momencie po prostu machniecie ręką. Powiedzcie, no dobrze. Uśmiechnie się taka osoba i liczy tylko na to, że to, czego nie dosłyszała, to nie było pytanie. Ale jeżeli ja czegoś uczę i mój uczeń czegoś nie usłyszy, no to on się tego nie dowie, więc musi czuć się na tyle pewnie, żeby jednak prosić o to powtórzenie. Po drugiej stronie mamy osoby, które znają tylko język migowy. Może to dziwić, ale są w Polsce takie osoby, które nie znają języka polskiego, a które nie są obcokrajowcami, bo to przecież Polacy. Oni mają tylko podstawy języka polskiego. Ale gdyby dać im taki złożony tekst z gazety i poprosić o wypełnienie testu na czytanie ze zrozumieniem, to oni go nie zdadzą. Oni znają tylko język migowy i komunikacyjnie nie ma problemu, bo jeżeli ja znam język migowy, ta osoba zna język migowy, to język migowy jest na tyle bogaty, że ja mogę wyjaśnić język angielski za pomocą języka migowego. Ale w jaki sposób prowadzić notatki? Bo język migowy nie ma formy pisanej. A jeżeli ta osoba nie zna języka polskiego, a dopiero zaczęła się uczyć angielskiego, no to nie może notować po angielsku. Czyli tutaj mamy też pewien problem. Mamy też trzecią grupę, która według mnie jest w sytuacji najbardziej komfortowej. To są osoby dwujęzyczne, czyli takie, które znają zarówno język migowy, jak i język polski. I teraz bez względu na to, czy to są osoby słabo słyszące z implantem, czy niesłyszące, taka dwujęzyczność będzie wsparciem, ale dla każdego trochę innym. Osoby słabo słyszące, jak już powiedziałam, prawdopodobnie będą miały preferencje do używania języka polskiego. Ale jeżeli czegoś nie usłyszą, to ja mogę to szybko zamigać i idziemy z materiałem dalej. Nie tracimy czasu na notowanie tego, co ja powiedziałam, na tablicy, bo czasami nie trzeba, czasami to są na tyle proste informacje, że nie trzeba ich konkretnie notować. Wystarczy to przemigać. A u osoby niesłyszącej dwujęzyczność jest jeszcze ważniejsza, dlatego że taka osoba nauczy się prowadzić notatki w języku polskim, ale oprócz tego rozumie już to, że gramatyka języka mówionego jest dwuwymiarowa. Co to znaczy? Język migowy jest przestrzenny, trójwymiarowy. On jest od mojej lewej do prawej, w przód, w tył, ale też jeszcze do góry i na dole. I tutaj pojawia się gramatyka. Gramatyka języka migowego nie jest taka sama jak gramatyka języka polskiego. Osoba, która uczy się języka angielskiego, musi się nauczyć przekładać tą trójwymiarową gramatykę na dwuwymiarową gramatykę języka mówionego. I to jest bardzo trudne. Dlatego jeżeli ktoś już zna język polski, to raz tę drogę przeszedł i może się na tej wiedzy opierać.
Poza tym nauczył się już jednego języka obcego, polskiego, bo język polski dla niesłyszących jest językiem obcym. Jeżeli trudno jest sobie wam wyobrazić to, o czym teraz mówię, to postaram się to zobrazować taką moją małą porażką życiową. Ja nigdy nie byłam dobra w rysowaniu i do dzisiaj tak pozostało. I kiedy byłam mała i rysowałam domki, to moje płoty zawsze leżały. To znaczy był domek, z przodu był płot, z tyłu był płot. Po bokach płoty powinny wyglądać tak, ale moje były takie. I po prostu nie potrafiłam tego trójwymiaru, który widziałam przed sobą, przenieść na dwuwymiar. To mnie przerastało. I tak trochę jest z osobami niesłyszącymi, które funkcjonują w tym trójwymiarze i mają nagle przejść do dwuwymiaru. Jest im ciężko. Dlatego też ktoś, kto już zna język polski, będzie miał tę drogę ułatwioną. Czasami ludzie pytają się mnie, dlaczego w ogóle moi studenci uczą się języka angielskiego. Po co? Dla mnie to pytanie długo, długo w ogóle nie istniało, aż do czasu, kiedy słyszący ludzie zaczęli mnie się o to pytać. Bo dla mnie to jest oczywiste, że aktualnie w społeczeństwie, jeżeli funkcjonujemy jakoś, to musimy znać chociaż podstawy języka angielskiego, bo wszędzie są jakieś wyrazy, zdania, w reklamach. Po prostu wszędzie jest angielski. Trzeba go znać. Ale ponieważ dużo osób się mnie pytało o to, jakie są motywacje moich uczniów, to zaczęłam się ich sama o to pytać. I się okazało, że te motywacje są bardzo inspirujące. Pierwsza pani przyszła na moje zajęcia i powiedziała, że chce się uczyć języka angielskiego, bo dużo podróżuje. No i chce wiedzieć, co do niej się mówi w hotelu, w restauracji czy na lotnisku. Potem przyszedł do mnie pan, który powiedział, że jego syn właśnie wszedł w ten wiek, że w szkole podstawowej jest język angielski, on przychodzi do domu z zadaniami domowymi, a tata mu nie może pomóc. Fajny tata, prawda? Zaczął się uczyć języka angielskiego po to, żeby pomóc synkowi w nauce i w odrabianiu zadań domowych. Przyszła też do mnie kiedyś pani, która powiedziała, że ona pracuje w takiej branży, gdzie teksty branżowe, najważniejsze teksty, pojawiają się w języku angielskim. A skoro tak, to ona musi je czytać, żeby być na bieżąco. Ale mogą być też inne marzenia. Ktoś może marzyć o wyjeździe na Uniwersytet Gallaudeta. To jest jedyny uniwersytet na świecie, gdzie wykłady są prowadzone w języku migowym. Ten uniwersytet znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Czyli dochodzi jeszcze kolejny język, bo trzeba się nauczyć amerykańskiego języka migowego. To nie jest ten sam język, co polski język migowy. Ale dodatkowo trzeba też znać język angielski pisany. A nie wiem, czy ktoś z was słyszał o panu Adamie Kosie. To jest węgierski europoseł. On każdego dnia reprezentuje nas, Europejczyków, w Parlamencie Europejskim. Jestem przekonana, że na jego biurko regularnie trafiają jakieś dokumenty pisane w języku angielskim, a on nie słyszy. Więc też się musiał nauczyć języka angielskiego. I kiedy patrzymy na te wszystkie inspirujące motywacje, to czasem strasznym kontrastem jest rzeczywistość, którą spotykamy na co dzień. Ja po założeniu firmy stwierdziłam, że dobrze by było w jakiś sposób dofinansować kursy dla moich uczniów, bo ja znam osoby, które mają aspiracje, a niekoniecznie fundusze. I zastanawiałam się nad jakąś formą sponsora albo może dofinansowania. I poszłam na rozmowę do pewnej urzędniczki, która wysłuchała mojej historii i powiedziała: angielski dla niesłyszących? Ale po co? Przecież oni mają problem nawet z językiem polskim. Dla mnie takie spojrzenie jest dziwne. Powinniśmy wyzbyć się takiego patrzenia, bo tylko jeżeli pozbędziemy się takich stereotypów i spojrzymy na całą sytuację świeżym okiem, to zaczniemy tworzyć społeczeństwo włączające. Włączające, czyli takie, w którym wszyscy obywatele czują się dobrze. Dziękuję.